Halo, halo, dzień dobry, cześć wszystkim, witam was bardzo gorąco, raz serdecznie po czterech dniach Home Story Cup, jak widzicie wyglądam jak wyglądam, jest też pewien powód dla którego green screena aktualnie nie odpalam tylko jest ładne tło z tyłu, gdyż jakbym go odpalił to bym znikł razem z wami o tak wyglądam od razu lepiej, o nie było lepiej dobra już się nie wygłupiajmy, proszę państwa ogłoszenia parafialne Czyli co się będzie działo w tym tygodniu na antenie EMSC2TV, czyli tak w sumie u mnie na streamach na żywo. Jak zauważycie, na YouTuba wrzucam trochę więcej ostatnio materiałów, pilnuję się tego, żeby nagrywać, ale nie wszystko zawsze jestem w stanie nagrać. Nawet jeżeli nagram jakiś. <coughs> Ojej. Homuser mnie zabił. Nawet jeżeli nagram jakiś nagram jakieś BO3, to może trzeciej gry zapomnę nagrać, jak było to Dimaga kontra MC, więc warto wpaść na stream. I co się będzie działo w najbliższym tygodniu? Otóż. Dzisiaj mamy poniedziałek. Tak, tak. W tym tygodniu mamy poniedziałek. Godzina 19:00 Daily Motion Cup z dużą ilością korańczyków. Emiluz jak dużą ilością koreańczyków, Czterech korańczyków dokładnie. Najfajniejsi korańczycy. No cóż, um, powiedzmy sobie, że może MMA, Squirtle Check oraz, no tej Scarlet to nie jest korańczyk, to jest Scarlet. No, nie była dama na Reddit, to nic tu nie będziemy mówili. Więc to dzisiaj jutro, natomiast we wtorek o godzinie 14 albo o godzinie 15 jest Acer Team Story Cup i może będzie Acer, ale nie jestem pewny, oni jeszcze się nie potwierdzili czy będą. Jeżeli nie, to o godzinie 15 będzie inny mecz Acer Team Story Cup. Natomiast jutro od 19 o godzinie 19 codziennie o 19 będzie prawie coś. Będziemy mieli grupę B Daily Motion Cup. A kto w grupie B Daily Motion Cup? No, przede wszystkim najważniejsza rzecz, na przykład grupa C, Nadzieja Białych, czyli Nercio. Potem, jeszcze razem z nim w grupie, jest Ospold oraz Solar. Środa. Ktoś zapewne chciałby wiedzieć, co będzie w środę? No, otóż w środę, w środę jest finał miesiąca ZOTA Cup, a w nim o godzinie 17 będzie grał Tefel oraz Nercio. Więc znowu Polacy. Po raz kolejny. Ilu tych Polaków w tych wszystkich imprezach? Wszędzie się gdzieś znajdą, wszędzie się gdzieś wsadzą, to jest, się wcisną. To jest to, to jest środa. Co w międzyczasie jeszcze będzie? Czy w środę będziemy mieli coś jeszcze? Nie, tylko finał miesiąca ZOTA Cup 21. Natomiast to jest czwartek o godzinie 16.00. Empire kontra Liquid, a w piątek Liquid kontra Quantic o godzinie 16.00. A o godzinie 19.00 ostatnia grupa Daily Motion Cup, i moim zdaniem jest to grupa najciekawsza z tego względu, iż będzie tam nawet kot się cieszy, że będzie ta grupa e, rozgrywana Daily Motion Cup, grupa C Life Innovation 4GG. No i tutaj pionek do bicia, czyli najprawdopodobniej Todd. Więc to jest w tym tygodniu, w sobotę, chyba coś wolnego, w niedzielę, jak zawsze, Zotac Cup. Warto się pojawić, warto się stawić? Wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Że to jest nie najgorszy pomysł, aby się gdzieś tutaj pojawić. Wszyscy podnoszą ręce do góry i się cieszą, że to będzie. Jej, bijemy brawo. Są zależny od kotów. A i przy okazji, nowy tutaj. Nowy overlay. Jak widzicie, pracowałem nad nim długo. Bo spać nie mogłem. To by było na tyle. Macie jakieś pytania? Oczywiście zadawajcie, na... zadawajcie. Tylko proszę was nie budujcie armii i nie niszcie Google Plus, bo potem mam dużą ilość rzeczy w spamie. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć wszystkim. Kot się żegna.